Tomasz Antoni Żak, dyrektor i reżyser Teatru Nie Teraz z Tarnowa. Nasza obecność w Warszawie, tutaj, teraz, przez te trzy dni, to efekt dość śmiałej decyzji o pokazaniu w stolicy naszej triady teatralnej, którą ktoś kiedyś nazwał tryptykiem patriotycznym. Jakby to nie brzmiało dzisiaj, jest to bardzo poważne przedsięwzięcie. 3 lata, 3 kolejne premiery i właśnie to tutaj pokazujemy. Każda z nich opowiada o tym, o czym inne teatry w Polsce opowiedzieć nie chcą. Każda z nich to jest ważne wydarzenie artystyczne i chyba nie bałbym się powiedzieć społeczne, takie kulturowe. Spróbujmy po kolei. Najpierw rok 2011 i Ballada o Wołyniu. Moje osobiste rozliczenie się z historią mojej rodziny, ale przede wszystkim opowieść o ludobójstwie na Kresach. Ludobójstwie, które zostało dokonane na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Rzecz tabu, rzecz zakłamana do bólu i coraz bardziej upolityczniana przez głupotę naszej władzy. A potem następny spektakl i następny temat tabu, temat, który miał być przeklęty, tak jak przeklętymi mieli być żołnierze wyklęci. I nasz spektakl Wyklęci. Opowieść o pokoleniu, które powiedziało nie kolejnej polskiej okupacji. Niezwykle ważna sprawa i nie chodzi tylko o już taką postać, która stała się ikoną jak Danusia Siedzikówna-Inka. Chodzi o całe pokolenie i o to, że kiedy się tak temu bliżej przyjrzeć, to wygląda na to, iż wojna trwa nadal. I jest to coś niezwykle poważnego. A dlaczego trwa nadal? Ot choćby dlatego, o czym opowiada trzeci ze spektakli tej triady, którą prezentujemy w tych dniach w Warszawie. Czyli nasza inscenizacja trochę zapomnianego i na pewno niesłusznie dramatu Romana Brandstettera pod tytułem Dzień Gniewu. Spektaklu, który wchodzi na tereny niebywale niebezpieczne, jeżeli chodzi o dzisiejszą ocenę naszej sytuacji narodowej, no i także niestety politycznej, ponieważ jest takim swoistym trójkątem bermudzkim relacji pomiędzy Polakami, Niemcami i Żydami. Brandstetter, jak mało kto w sposób kongenialny, opisał tę sytuację w swoim dramacie, osadzając ją w realiach II wojny światowej i niemieckiej okupacji w Polsce. Rzecz niebywała, jak się temu przyjrzeć na poważnie, kiedy Żyd konwertyta opowiada prawdę o niemieckiej obecności tutaj i o zagładzie Polaków, jaką nam zgotowali Niemcy i o tym, jak ważną rolę w ochronie tego, co najświętsze, miał polski Kościół katolicki. I kiedy tak się na to patrzeć i odwoływać się, bo parę razy o tym powiedziałem, do polityki, bo trudno się nie odwoływać, to wygląda na to, iż ta wojna, o której wcześniej wspomniałem, trwa nadal i jest to przede wszystkim wojna kulturowa. Dzisiaj nie trzeba mieć w rękach tak zwanych środków produkcji, czego chciał Marx od swoich wyznawców. Wystarczy, że ma się w rękach, a bardziej można by powiedzieć w łapach, ludzkie umysły. I o to tu chodzi. Tu chodzi o wojnę kulturową. O to, aby z ludzi wyprać to, co jest ich fundamentem. Dla nas takim fundamentem polskości jest pewien paradygmat romantyczny i dla nas takim fundamentem polskości jest wiara katolicka. I chyba najwspanialej w ostatnim czasie to definiuje obecny kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, pan Grzegorz Braun, kiedy mówi także w wymiarze triadowym o takim swoim pomyśle na odwrócenie tego wszystkiego, czyli mówi o tym, że Kościół, że szkoła, że strzelnica. Miałem okazję kiedyś rozmawiać z panem Grzegorzem i powiedziałem mu, okej, to jest właśnie to, o co chodzi, ale musimy pamiętać, że obok szkoły trzeba też zbudować teatr.